No myślę, że teraz trochę emocje upadły, tak jak było widać, byliśmy bardzo w meczu z emocjami. To, co podobało mi się, był tylko moment, trochę w pierwszej, trochę w drugiej, gdzie było kilka takich między nami znowu, gdzieś tam zawodnik jeden do drugiego, coś nie tak. Ale my też trochę zdrowia może nieraz momentach tak zabrakło, ale ogólnie uważam, że powinniśmy już wyżej w pierwszej połowie prowadzić. Szczególnie w tej środkowej fazie połowy, bo tam były pięknie rozegrane sytuacje i Witek nam niestety trzymał ich w meczu. No ale tak jak to piłka ręczna wygląda, wydaje się, że przeciwnik jest odbudował się przy wyniku 8-8, nagle mamy Karola i robi się cztery bramki do przodu, prawie z niemożliwych sytuacji, takie szczytowe się nie mieści. To dało nam trochę spokoju. W drugiej połowie myślę, że praktycznie do ostatnich tam 10 minut dobrze kontrolowaliśmy mecz, ale znowu nastąpiło kilka sytuacji w tym trakcie, że masz 5 czy 6 bramek, masz dobre sytuacje i wykończysz. Ogólnie mówię, że sędziowie na przykład bardzo dobrze prowadzili zawody. Tam ta nieszczęśliwa sytuacja, że Józef miał taką faulę, rzucił bramkę, przyznał sędzia, ale potem Lacha dostaje w dębny łokieć od Robisza chyba na rozciągę i jest spuszczona sytuacja i my radzimy. To trochę spowodowało, moim zdaniem w tym momencie patrzyliśmy troszeczkę na zegar wszyscy. Tak jakby, dlatego mam tą kontuzję jaski, wszedł Tomek Rosiński, znowu zagrał piękną sytuację z Michałem Jureckim, obronił Bitter, ale potem Tomek, to co było widać, wziął na siebie ciężar i rzucił bardzo ważne bramki. No i myślę, że ta bramka też Jachleckiego, to była w takiej sytuacji, na takim tempie, że ja tam podbiegłem aż do ławki, nie wiem, mam nadzieję, że Niemcy tego nie odbiorą znowu jakoś z mojej strony, jakąś tam arogancję, coś takiego, to były emocje, bo mecz był ogólnie bardzo twardy. Są troszkę dla nas ważne, bo jest to gra nas wielu tam w Niemczech i chcemy do meczu grać. I tak to wyglądało na boisku, mam nadzieję, że kolejne mecze będą dużo, dużo łatwiejsze. Dzisiaj pokazaliśmy totalną inną twarz, wiemy natomiast również, że Niemcy mają odmłodzony skład, brakuje kilku dobrych zawodników, ale u nas też brakuje kilku podstawowych graczy, każdy zespół ma swoje problemy, jednak to co Bogdan powiedział, każdy zawodnik w reprezentacji Polski z nowego złota, każdy jest bardzo ważny, bo na jakiej pozycji gra, cieszę się, że dzisiaj zagraliśmy jako drużyna i wygraliśmy jako drużyna. Znaczy, no wiedzieliśmy, że obrona to będzie klucz do zwycięstwa, no i tak się stało, bo tam chyba 40, nie wiem, teraz poprawicie mnie, ale chyba 7 czy 8 minucie Niemcy rzucili nam tylko 12 bramek, także, a my już 18, także obrona to była kluczem do zdobycia tych dwóch punktów. Czy mecz ze Szwedami będzie trudniejszy? No, mi się wydaje, że na pewno Szwedzi, znaczy powinni jak z tego z przebiegu, jak z nami grali ostatnie lata, powinni na pewno zagrać twardziej i szczelniej w obronie. No, oni grają, mi się wydaje, koło naszej reprezentacji tutaj z tej takiej obrony 6-0, to grają chyba oprócz nas tutaj najmocniej w obronie i nie będzie łatwo rzucić z drugiej linii, tak jak było dzisiaj, ale no, będziemy się myśleć o tym po powrocie do hotelu. Czapka z głów dla całego zespołu, że podtrzymaliśmy mimo kilku błędów, gdzie tam Niemcy deptali nam po piętach, potrafiliśmy utrzymać tą przewagę i dowieść ją do końca. Na co was trener uczyła przed meczem? Bo widać było, że dużo agresji było w tej waszej grze w obronie. Ja myślę, że przede wszystkim to był klucz do sukcesu. Widzieliśmy, że jak siądziemy na nich bardzo mocno, no to jesteśmy lepszym zespołem. I kasa w bramce chyba. I wtedy Sławek broni rewelacyjnie. To jest właśnie cały ten kolektyw taki.